Jeremiasza, 16 rozdział, Stary Testament, Księga Jeremiasza, 16 rozdział. I doszło mnie słowo Pana, nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu. Gdyż tak mówi Pan o synach i córkach urodzonych na tym miejscu, o ich matkach, które ich rodzą, i o ojcach, którzy ich płodzą w tej ziemi, śmiercią od straszliwych chorób pomrą, nie będą opłakiwani ani grzebani, staną się gnojem na roli. Zginą od miecza i głodu, a ich trupy będą żebrem dla ptaków niebieskich i dla zwierząt polnych. Nadto tak rzekł Pan, nie wchodź do domu żałoby, ani nie bierz udziału w narzekaniu, ani nie okazuj im współczucia, gdyż mojemu ludowi odjąłem mój pokój, mówi Pan, łaskę i zmiłowanie. I pomrą wielcy i mali w tej ziemi, nie będą grzebani, ani opłakiwani, nie będą się dla nich ranić, ani strzyć do goła. Nie będą się łamać chlebem z tym, który jest w żałobie, aby go pocieszyć z powodu umarłego, oni im nie dadzą pić z kielicha pocieszenia z powodu ich ojca, ich matki. Nie wchodzić też do domu, gdzie się ucztuje, aby zasiąść z nimi do jedzenia i picia. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprawię i ustanie na tym miejscu na waszych oczach i za waszych dni głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą, za co Pan zapowiedział nam całe to wielkie nieszczęście i jaka jest nasza wina i jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu Bogu naszemu, to im powiesz, za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami i służyli im, i im się kłaniali, mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali. A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie i oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi, do ziemi, której nie znaliście ani wy, ani wasi ojcowie i tam będziecie służyć cudzym bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnam i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią, potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moim oczyma. I odpłacę im najpierw w podwójny sposób za ich winę i za ich grzech, że splamili moją ziemię z ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydłymi napełnili moje dziedzictwo. Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli, do Ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą, tylko złudem posiedli nasi ojcowie nicości, z których nie ma pożytku. Czy człowiek może uczynić sobie bogów, ponieważ to nie są bogowie? Jak rozwiązał wielki problem Bóg z Jeremiaszem, przekonał go, aby podjął miejsce te, które chciał Bóg, bo tak jak powiedzieliśmy w poprzedni poniedziałek, Jeremiasz miał miłosierdzie dla ludu Izraela, dla swoich braci i nie mógł przyjąć to, co mówił Bóg, że będzie ich sądził, że ich zniszczy, że ich zniewolniczy i ich wygna. I przez cały czas modlił się, Panie, uczyń miłosierdzie, uczyń łaskę. Dopóki, aż przyszedła chwila, że Bóg nakrzyczał na niego groźnie i powiedział mu, że
Ciebie też wygonię za Twoje grzechy. Jakie były grzechy Jeremiasza? Że nie przyjmował słowa Boga. Dlaczego? Bo uczucie jego powodowało, że kochał i miał cierpliwość więcej od Boga. Przebaczał więcej od tego, jak przebacza Bóg. I to nie jest miłość, która podoba się Bogu. To jest miłość ludzka i oszustna. I dlatego Pan go nakrzyczał. Jeremiasz przyjął kontrolę, żałował, powrócił i teraz jest gotowy, aby usłyszał słowo Pana z czystymi uszami i zobaczy wolę Boga przejrzystym wzrokiem, bo uczucie przeszkadza w naszym słuchaniu i przeszkadza w czystym przejrzeniu. Nie widzimy dobrze, nie słyszymy dobrze. I to jest bardzo poważne. Czyli to jest, może, można powiedzieć, to są najpoważniejsze problemy, które ma do czynienia chrześcijanin, z którymi ma do czynienia chrześcijanin. Jak sprawiedliwość człowieka przechodzi ponad Słowo Boże i zapomina człowiek, że sprawiedliwość człowieka jest jak brudny ubiór. Jednak Jeremiasz zrozumiał to, żałował za to i teraz przychodzi Bóg i przemawia do niego: przejrzyście, Jeremiaszu, nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu. Przychodzi Bóg i zmienia obietnice swoje. Podstawowa obietnica i błogosławieństwa Boga do człowieka jest: pobłogosławił Bóg człowieka i powiedział mu: rozmnażaj się i wypełnij ziemię i rządź się na nim i tak dalej. Największe błogosławieństwo i pierwsze błogosławieństwo jest: wzrastajcie i rozmnażajcie się. I nie tylko to, ale i Bóg stworzył jedną mężczyznę dla jednej kobiety. I nie tylko to, ale dla każdego mężczyzny wie, że nie jest dobrze, by był sam i stwarza jedną kobietę, aby dał mu naprzeciwko jego jako pomocnika, aby uczynili razem doskonale dzieło Boże. I teraz przychodzi Bóg i mówi, że to nie będzie dla ciebie. I zważaj, nie bierz ślubu, nie czyń synów, nie czyń córek. I to mówi, że jest groźny i surowy z Jeremiaszem, ale dlatego, że go kocha. Kocha Jeremiasza. I Bóg ma zdania, które spóźnia z błogosławieństwem. Ma poważne przyczyny, że Anna nie mogła zajść w ciąży i nie mogła mieć syna, dziecko. A druga żona miała synów, ale jednak Annę wybrał Bóg, ale chciał przekonać Annę i chciał uczynić jedną umowę z Anną, że dam ci dzieci, jak ty mi oddasz pierwsze dla mnie. Bo potrzebował jednego mężczyzny według jego serca, aby wykonywał jego wolę. Miał przyczynę, jak Zachariaszowi i Elżbiecie nie dawał dzieci. Modlili się święci ludzie i wysłuchuje Bóg ludzi, ale jednak miał przyczynę. Bo poprzez tą parę miał wyjść Jan Chrzciciel. I teraz musi Jeremiasz nie tylko ma być przeciwko braciom i rodzinie swojej przyjąć Słowo Boże, ale powinien też dla samego siebie przyjąć Słowo i Słowo, które uderza w uczucie. Jaki mężczyzna nie chce mieć rodziny?
i jeden człowiek Boży, który uczyni błogosławione dzieci. I Bóg mu mówi, że nie będziesz miał dzieci. Nie będziesz miał rodziny. Tak samo powiedział Pawłowi, apostołowi. Nie będziesz miał rodziny. Bo ja mam coś lepszego. I to jest właśnie tajemnica. Bóg wie przyszłość. Może dlatego, że jest coś lepszego, tak jak było dla Pawła, dla Anny, dla Elżbiety, albo jest coś jeszcze gorszego. Tak jak dla Jeremiasza, coś gorszego. I zaczyna i wytłumacza mu, że na tej ziemi, na tym miejscu, wszystkie dzieci, które się urodzą, wszystkie syny i córki i wszystkie matki, które będą rodziły, i ojcowie, którzy ich płodzą, umrą od straszliwych chorób. I nie będzie nikogo, aby opłakiwał nad nimi, ani aby ich pochował. Ale staną się gnojem na roli. Zginą od miecza i głodu. A ich trupy będą żerem dla ptaków niebieskich. Twarde słowa, które Jeremiasz słyszy teraz i przyjmuje je i nauczył się mówić to, co nie wiedział. Sprawiedliwy jesteś, Panie. Sprawiedliwe są Twoje myśli. Ty masz rację, Panie. Nauczył się odrzucać chcenie, wolę swoją, i podporządkowuje to pod wolę Boga. I to jest bardzo poważna lekcja. I nauczył się podporządkowywać sądzenie swoje, poznanie swoje pod wolę Boga, pod plan Boży. Nauczył się. Trudno mu było nauczyć się, ale nauczył się. I teraz wysłuchuje z uwagą. Wysłuchuje z wielką uwagą. I przychodzi Bóg i daje mu jeszcze jedno przykazanie. Zważaj, abyś nie wchodził do domu żałoby, ani nie bierz udziału w narzekaniu. Nie pocieszaj ich, bo człowiek, który trudzi się, potrzebne jest mu pocieszenie. Nie będziesz mógł ich pocieszyć. Bóg jest Bogiem pocieszenia i pocieszeniem, którym nas pociesza, daje nam możliwość, abyśmy mogli też pocieszać. I teraz zmienia swoje plany, swoje zwyczaje, swoje plany. Nie idź i nie pocieszaj ich, nie będziesz mógł ich pocieszyć, bo ja z tego ludu odjęłem mój pokój, moją łaskę i zmiłowanie. I jak nie ma w tym ludzie łaski i zmiłowania, pocieszenia nie ma. Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy i zmiłowania. I chcę to przeczytać, bo tylko Bóg może pocieszyć, ale i tylko Bóg może zmienić pocieszenie. Chcę to przeczytać na stronie 1202. List świętego Pawła do Koryntian. Błogosławiony Bóg naszego Ojca, Ojciec wszelkiej zmiłowania i wszelkiej pociechy, czyli poza Bogiem miłości nie ma. I poza Bogiem nie ma pociechy. Miłość i pocieszenie tylko może znaleźć człowiek od Boga, bo Bóg jest Bogiem miłości i Bogiem wszelkiej pociechy. Wiele razy mówimy i przydarzyło mi się też. Ja co mam teraz pójść, jak mam pocieszyć, co mam powiedzieć? I przydarzyło mi się, powiem wam tą historię bardzo szybko. Byłem w wojsku i jeden ojciec stracił w wypadku samochodowym jednego syna 30-letniego. I ojciec był chrześcijaninem. I mówi mi w tej miejscowości w Stratoni, idź do domu. Pastor powiedział mi, idź do domu i pociesz go. Idź, powiedział mi.
Ja, co mam powiedzieć? Idź, bracie, powiedział mi pastor. I dał mi zrozumieć, że Bóg powiedział mu, abym ja poszedł i go pocieszył. I zrozumiałem to. I dlatego pojechałem z moją żoną. Wyszliśmy do domu. I był on i jego matka. I jak nie popełniam błędu, był jedynak. Był jedynakiem, nie było drugiego dziecka. Wyszliśmy do domu. Siedziała ojciec i matka, nie byli w podeszłym wieku, 50-60 lat. Dziecko miało może 25 lat. Weszliśmy do środka. Usiedliśmy przy stole w kuchni, ja tak samo usiadłem, patrzyli się na mnie i ja się na nich patrzyłem. Nie mówili nic oni, ani ja nic nie mówiłem. I patrzyliśmy się, a ja się modliłem. I mówię, Panie, co ja mogę teraz im powiedzieć? I pomodliłem się. I powiedziałem, ja nie mogę, Ty możesz ich pocieszyć. I wstał ten człowiek, bo nie rozmawialiśmy nic i wyszedł na balkon i ja poszłem za nim. I stał na balkonie. I patrzył się na swój ogród. I jeden dom miał jeden kąt. I patrzył się. I patrzył się tam. I zaczyna mi mówić. Rozmawiać do mnie. I mówi, wiesz, ja ten kawałek dodałem później, ten pokój. Dodałem później, zbudowałem go. Ja nic nie odzywałem. Co miałem powiedzieć? Wiesz, przed dodaniem tego pokoju zasadziłem jedną cytrynę. I wzrosła i miała bardzo ładne cytryny. I kochałem bardzo tą cytrynę, to drzewo cytrynowe. Ja mówiłem tak. Ale jak przeminęły lata, urodziłem jednego syna i potrzebowałem jeden pokój. I powiedziałem, utnę to drzewo, tą cytrynę, aby zbudować jeden pokój dla mojego syna. I zasmuciłem się, aby uciąć to drzewo, ale uciąłem to, bo musiałem to uczynić. I patrzy się na mnie i mówi, ja musiałem to zrobić. I tak właśnie Bóg uczynił. Powinien wziąć moje dziecko, aby mógł wziąć udział w Królestwie Niebios, bo po wypadku przeżył trochę czasu i tam wezwał Chrystusa. I obrócił się i patrzył się na mnie zadowolony. I powiedziałem, Panie, pocieszyłeś go. I teraz dlaczego wam to mówię? Niech nie myśli ktoś z nas, że może pocieszyć. Nie ma możliwości, aby człowiek pocieszył, jak nie da mu Bóg pocieszenia. Powiem to bardziej poważnie. Nie może być pocieszony człowiek, jak go nie pocieszy Bóg. I później po tym z większą odwagą idę do domu w żałoby, bo idę modlący się i wiem, że jak mówię do Boga, że ja nie mogę, wtedy mówi Bóg, ja mogę. I tego się nauczyliśmy. Tak nie jest, bracia i siostry. Jak ja mówię, że ja to uczynię, Bóg mówi, uczyń to. Ale jak ja mówię, że ja nie mogę tego zrobić, wtedy Bóg nam mówi, idź na bok, ja to uczynię. I dlatego nie bójcie się iść do domów żałoby. Starczy tylko, aby Bóg nie wziął swój z domu tego, swoje zmiłowanie i miłosierdzie. Dlatego mówi Jeremiaszowi, nie idź tam, bo nie będzie tam pocieszenia. Bo ja wziąłem z tych domów łaskę, nie mogę się zmiłować na nich, zmęczyłem się i wziąłem z tych domów i zmiłowanie i łaskę. I nie tylko to, ale i tak czy owak nie będziesz mógł iść tam, bo wszyscy pomrą.
mali, duży, dzieci, starcy i nie będzie żadnego, aby ich grzebali, aby ich opłakiwali, aby żałobowali, aby pocieszać go z powodu umarłych, ani nic. Całkowita katastrofa. Jak Bóg weźmie swoją łaskę i swoje zmiłowanie. I to nie jest czymś zwyczajnym, nie jest czymś normalnym. Bardzo trudno, bardzo ciężko Bóg bierze swoją łaskę i zmiłowanie i zobaczymy, kochani bracia, jak wytłumacza, kiedy Bóg zmęczy się zmiłować. Bo Słowo Boże jest taki sam. Wczoraj, dziś i na wieki. To, co mówi Słowo Boże do Jeremiasza, nie mówi dla okresu Jeremiasza. Słowo Boże jest żywe, działające i ostre, jak dwusiężny mięż i przecina duszę. I nic nie jest zakryte przed Słowem Bożym. Wszystko jest odkryte i gołe. Czyli Słowo Boże tyczy się do każdego z nas osobna, nie w powietrze, ale wiedząc bardzo dobrze, lepiej niż my mamy w sercu. I dlatego przychodzi Bóg po pierwsze, aby wyciągnąć nasze serce na zewnątrz, aby objawić Słowo prawdziwe i aby nas nauczył nową naukę w naszym życiu. Nowe prowadzenie, nową naukę, zmianę płynięcia. I kontynuuje Jeremiaszowi, dlatego, bo ja zdecydowałem, aby nie było głosu radości, głosu wesela, głosu oblubieńca i głosu oblubienicy. I Jeremiasz słucha i się nie odzywa. Słucha i przyjmuje. Nie zaprzecza. I jest bardzo dobry znak. Jak słuchasz Słowo Boże i nie przeciwstawia się twoja dusza. Nie przeciwstawia się twoje serce. Co ty mówisz teraz? Słuchasz Słowo Boże i nie wzdychasz. Słuchasz Słowo Boże i przyjmujesz je. I ja dodałbym jeszcze coś jeszcze więcej. Słyszysz słowa bracia swoich z jedną myślą zawsze, że może to, co mówi brat, jest głosem Boga i Bóg mi teraz daje nową naukę, nowe prowadzenie, nową drogę, zmianę płynięcia. Dobrze szłem do tej pory. Może teraz Bóg chce, abym skręcił. Może przyszła chwila, abym zmienił kierunek, abym zmienił drogę. Ale przed przyjściem tej chwili, bo przyjdzie ta chwila dla Jeremiasza, musi mu wytłumaczyć, bo Jeremiasz jest człowiekiem. I zawsze jedno dlaczego będzie wchodziło do jego serca. Dlaczego, Panie? Dlaczego Ty jesteś taki twardy? Dlaczego jest takie twarde Twoje słowo? I ja to powiedziałem w moim życiu. Nie powiem Wam wiele przykładów, powiem Wam jeden przykład. I to było dla mnie bardzo ważne. Wiele przykładów mam, gdzie wydawało mi się bardzo twarde Słowo Boże. Mówiłem Wam to jeszcze raz, ale powiem Wam to w innym duchu. Była jedna dziewczyna, 18 lat, którą poślubił ojciec, jak miała 16 lat. Z jednym mężczyzną bardzo twardym i grzesznikiem, ale bogatym. I w 22 lata wzięła rozwód, 23 lata uwierzyła. I 24 lata odwiedzili mnie. Bracie, nie może wziąć ślubu moja córka znowuż. Ona nie jest winna. I wydało się w moim sercu bardzo twarde, że nie może. Bardzo twarde mi się wydało.
i znalazłem się w sytuacji bez wyjścia, ale Bóg mnie zachował, bo przypomniał mi jeden werset. Co jak zyska człowiek cały świat, a straci swoją duszę? I tam przestraszyłem, przy tym wersecie przestraszyłem się Boga i powiedziałem, jakbym, nie powiem wiele słów i zważam to, co mówię, aby mnie nie wypróbował mnie Bóg poprzez słowa nasze, bo nas wypróbuje sług Bóg przez nasze słowa. Jakby była moja córka w tym miejscu, to samym uczynił. Co z tego, jak człowiek zwycięży cały świat, a straci wieczne życie? I to, kochani bracia, ma... ta rzecz wyryło mi moje serce w moją duszę. Nie tylko to, ale wiele rzeczy przyszło wypróbować moje serce. Przyszły prace z większymi pieniędzami i modliłem się i powiedział mi Bóg, nie, tam będziesz. I zawsze mówiłem, co z tego, jak człowiek zwycięży cały świat, a straci swoją duszę? Przyszły sytuacje rodzinne, pracownicze znowuż. Nie pamiętam, nawet też kościelne, gdzie odpowiedź, która była wyryta w mojej duszy, co z tego, jak zwycięży człowiek cały świat, a straci swoją duszę? I jak, jako na was jedna druga odpowiedź też zostało wyryte w moim życiu. Jak zapytali się mnie, dlaczego uczynił to Bóg, dlaczego tak myślał Bóg kiedyś, dlaczego Bóg chce w taki sposób wszystko to czynić, nie miałem co do odpowiedzi i przyszło mi zawsze w jeden werset znowuż. I przyszedł jeden werset, że to się podobało Bogu. I te dwie odpowiedzi są wyryte w moim życiu, w moim sercu. I to są odpowiedzi, które mogą być ocechowane jako prowadnice życia człowieka. Bo jedną cechą diabła jest ukojanie. Jedną cechą diabła jest zgorszenie. Chce zgorszyć człowieka. Dlaczego? Gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest dzień Pana? Dlaczego jeszcze nie przyszło tak, jak jest? Dlaczego tego człowieka skazał? Dlaczego ten człowiek umarł? Odpowiedź jest moja, nie wiem, ale tak podobało się Bogu w jego oczach. I tam daje odpoczynek, jest odpoczynek w moim sercu. I tutaj tak samo Bóg. Dlaczego? I nie zostawia Jeremiaszowi, aby powiedział, bo Bóg zna nasze serca. I jak oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, oni ci powiedzą, za co Pan zapowiedział nam całe to wielkie nieszczęście? Jaka jest nasza wina i jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, Bogu naszemu? Czym to jest takie wielkie, poważne rzecz, którą uczyniliśmy, że Bóg zdecydował w naszym życiu wielka śmierć, że dał wielkie nieszczęście? I tutaj jest bardzo poważna odpowiedź, gdzie chcę na nią zwrócić uwagę bardzo wielką. Odpowiada Bóg, a ty im powiesz. Za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami i służyli im, i im się kłaniali, mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali. Bardzo poważne rzeczy. Ale nie uczynił to dla naszych ojców, dla nas to uczyniłeś. Ojcowie nasi poszli za cudzymi bogami, ojcowie nasi kłaniali się im, ojcowie nasi stali się bawochwalcami, opuścili mnie, mojego zakonu nie przestrzegali. I przychodzi Bóg i mówi, wy jeszcze gorzej postępowaliście. I dlatego przychodzi to wielkie zło.
i pytam się, co, czym może być to gorsze od tego, że jak opuścisz Słowo Boże, opuścisz samego Boga, pójdziesz za innymi bogami. Nie tylko Go zostawisz, ale pójdziesz za innymi bogami. Będziesz uwielbiał innych bogów. Będziesz stwarzał swoich bogów i będziesz się im kłaniał. Co, czym jest to gorsze od tych wszystkich rzeczy, gdzie spowodowało Boga, aby skrzyczał Jeremiasza i powiedział mu, zważaj na mnie, ta złą rzecz, którą przyprowadzę, będzie bardzo wielkie. I wytłumacza. 12 rozdział. A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie. I jakie są te gorsze rzeczy? I oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. I to jest jeszcze coś gorszego. To jest bardzo poważne, kochani bracia. Co widzi Bóg gorszego w naszym życiu? Przebacza nam bawochwalstwo. Przebacza nam bezprawie, opuszczenie Boga, oddalenie od Boga. Nie mówię, że przebacza nam. Ma cierpliwość, oczekuje. Ale to, że nie interesujesz się Bogiem, jesteś bezinteresowny, że stracisz całkowicie bogobojność, dobrze to. Ale to, że przybliżysz się do swojego serca i będziesz chodził według uporu swojego złego serca, to jest jeszcze coś gorszego. Dlaczego? Bo serce człowieka jest podstępne i zepsute bardzo. Nie idziesz za jednym poznaniem. Idziesz za czymś, co cię prowadzi do wielkiego zepsucia. I jest bardzo podstępne. Nie ma bardziej podstępnego schodka, jak schodka podstępnego serca człowieka. I nie ma bardziej zepsutej drogi, jak droga zepsutego naszego serca. Czyli jak człowiek, kochani bracia i siostry, nie porzuci Boga. Odda się w rozkoszach swojego złego serca, uporu swojego złego serca, nie ma końca. Nie ma zatrzymywania się. Jest to, co mówimy i dzisiaj to zrozumiałem bardzo dobrze, to, co mówimy, że jak powiesz Bogu nie chcę, Bóg się zatrzymuje. Dlaczego zatrzymuje? Bo nie może nic uczynić. Oszukiwany jesteś. Będzie starał się powrócić. Będziesz w błędzie. Będzie starał się ciebie, aby cię powrócić. Na drogę dobrą. Zgrzeszyłeś. Będzie też starał się, aby cię przebaczyć i abyś powrócił z grzechu. Ale jak powiesz nie chcę, znaczy, że wyrażasz swoje postępowanie według upory złego serca i chodzisz drogami podstępnymi i zepsutymi. I nie jest, że grzech jest pełny. Bardzo zepsuty grzech, bardzo podstępny droga, ale to nie jest to najważniejsze. Ale najważniejsze jest, że nie masz chęci do powrotu. Nie chcesz powrócić. Podoba ci się. Wracasz i zmienia się owca w świnie. Zmienia się. Zmienia się owca w wilka. Wyszło z serca groźne uczucie, grzeszne uczucie. Wyszło
wyszły pragnienia diabła. Teraz zrozumiałem, po tylu latach, dlaczego, jak słucham jednego człowieka, że nie chce, coś się dzieje w środku we mnie. Coś się dzieje. Tak jakby upadała jeden beton. I ja wiem, że z tym człowiekiem nie mogę iść dalej. I pomyślcie, bracia i siostry, jak Bóg wysłuchuje, że nie chcę. I to jest coś najgorszego, co może Bóg, co może człowiek uczynić. Najgorszej rzeczy nie może uczynić. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi, do ziemi, której nie znaliście ani i wy. I tam będziecie służyć cudzym Bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. I teraz, i to są jakie przyczyny, które tyczą się do nas. W jakich przypadkach Bóg zabiera swoją łaskę i swoje zmiłowanie? W jakich przypadkach nie ma pocieszenia? W jakich przypadkach nie ma cierpliwości? Jak powiesz, że nie chcesz? Jak powiesz Bogu, że nie chcesz? Jak powiesz Słowu Bożemu, że nie chcesz? Czyli jak pójdziesz za pragnieniem swojego serca. Jednak pomimo to Bóg przygotował zbawienie. I tutaj, kochani bracia, chcę coś powiedzieć. Chrześcijanin jest, ale i bardziej poprawnie powinien być, wyginający. Co to znaczy? Znaczy, że podejmujemy jedną decyzję i idziemy. Ale stwierdzamy, że popełniliśmy jeden błąd. O, co zrobiłem? I tutaj powinien mieć odwagę i tam powinien mieć decyzję, że powinien powiedzieć, że zrobiłem błąd, powracam. I to jest bardzo poważne i powinniśmy zwrócić na tą wielką uwagę. Dlaczego? Bo Bóg ma gotowe błogosławieństwo. Nawet jak zabierze łaskę i zmiłowanie, nawet jak człowiek pójdzie za pragnieniem swojego podstępnego serca, z jakimkolwiek przypadku, jak człowiek, chrześcijanin teraz mówię, zrozumie, objawi mu Bóg jego błąd, powinien dla zbawienia swojej duszy, dla zbawienia swojej rodziny, dla zbawienia swojej większej rodziny i kościoła, dla którego służy, powinien, aby mógł łatwo i nawet jak jest trudno, powinien powiedzieć, zrobiłem błąd, wracam. I to jest to, co powiedział Bóg. Jak powrócisz? I tutaj, jak już wrócił, to nie jest łatwe, żebyś powrócił. To jest decyzja, poważna decyzja, wielka decyzja, ale Bóg chce, abyśmy włożyli ją do naszego serca. Chce, abyśmy mieli ją w sercu, bo wiele razy staramy się. Wiele razy myślimy, sądzimy. Wiele razy popełniamy błąd. Lepiej szybko poprawisz swój błąd, pomimo z wielu strachów, które nie są prawdziwymi strachami. Powiem ci dlaczego. Abyś oczekiwał i zostaniesz stracony. Dlaczego lepiej mówię? Bo jak poprawisz swój błąd, wtedy Bóg przyjdzie i uczyni porządek i błogosławieństwo. Ale tutaj jest potrzebne zaufanie. Zaufanie do Boga. Zaufanie do Słowa Jego. Jak powrócisz, ja z całą pewnością znów cię ustawię na nogi i będziesz stał wobec mnie, ale musisz powrócić. Przypomnijcie sobie marnotrawnego syna,
który znalazł się w dalekiej ziemi i co niemal znalazł się w śmierci, wszedł w siebie i powiedział, że powracam. Jak go przyjął ojciec? Z jaką miłością? Z jakim błogosławieństwem? Mógłbym powiedzieć, że bardziej go kochał, jak powrócił. Bardziej go pobłogosławił, jak powrócił. Bo Bóg jest cierpliwy. I jest gotowy, aby przyjąć nasz powrót. Ma plan uporządkowania. Przygotowany plan. I teraz objawi go, aby pocieszyć Jeremiasza. I powie mu, ja teraz widzisz ich. Oni siedzą i robią plany różnego rodzaju, że zbuduje dom, znowu zbuduje dom. To są tak samo ludzie. Zrobimy dzieci, uczynimy dzieci. Widzisz ich wszystkich. Ja wyślę rybaków i ich złowię z ich otoczenia. I wyślę myśliwych i ich upolują. I którzy są dla wycięcia, będą wycięci. A którzy są dla głodu, dla głodu. A którzy są dla wygnania, dla wygnania. Ale przyjdzie czas, gdzie będą mówili. Chwała Panu, nie dlatego, że nas wyprowadził z ziemi Egiptu, nie dlatego, że nas na nowo narodził, ochrzcił Duchem Świętym, wsadził nas do ziemi obiecanej, dał nam ziemię obiecaną, płynącą mlekiem i miodem, ale powiedzą, chwała Panu, bo nas powrócił od miejsca od miejsca śmierci i zginięcia. I to pocieszyło bardzo Jeremiasza i w tamtym momencie Bóg objawił mu swój plan. Bóg objawił mu swoje dzieło, dzieło Boga, bo Bóg Jeremiasza pocieszy, bo Jeremiaszowi nie oddala od niego łaskę swoją ani miłosierdzia. Powie mu prawdę, która go zasmuci, ale powie mu też swoje plany, które go pocieszą. Halleluja! I Jeremiasz zrozumiał i powiedział, Panie, mocy moja, Twoje rdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli. Teraz zrozumiałem, że tych, których tam poprowadzisz, jak ich tam poprowadzisz i będą uwielbiać cudzych bogów i będą w niewolnictwie znajdą się, w wygnaniu i w trudnościach, przyjdzie chwila, gdzie powrócą i cię wezwą. Przyjdzie chwila, gdzie powrócisz ich serce i powrócą oni. Ty ich zbawisz i będą zbawieni. Nie idziesz, nie prowadzisz ich tam dla zguby, nie prowadzisz ich poprzez tą próbę i trud, bo chcesz ich zguby, prowadzisz ich tam, bo oni to wybrali. Oni szli za pragnieniami swojego serca, ale ty i tam znajdziesz sposób, aby powrócili. Gdziekolwiek by się znaleźli. I nie tylko to, i to jest właśnie cudowna rzecz, którą widzieliśmy. I dasz im owoc, abyś ich pobłogosławił. I nie tylko, że ich, którzy szli za pragnieniem swojego serca i ty zmuszony byłeś przyprowadzić tyle zła na nich i ich wygnać, dopóki aż będą żałować i powrócą, ile powróci, podejmą tą decyzję, bo nie będą wszyscy oni, którzy podejmą z tych wszystkich decyzję, aby żałować, tych ty powrócisz ich serca,
powrócisz ich do ziemi obiecanej ich, zbawisz ich, ale dasz im też owoc, bo narody przyjdą do Ciebie od krańców ziemi i powiedzą: zrozumieliśmy, że tylko złudem posiedli nasi ojcowie nicości, z których nie ma pożytku. Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie. Oni zrozumieją, że są bawochwalcami. Jak zobaczą ten lud, będą uwielbiać na początku swoich bogów, będą później powracać, tych Bóg ich pobłogosławi i narody powiedzą: po, jaki to jest Bóg? Dlatego oto rzeczywiście ja sprawię, że narody poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan Wszechmogący. I my mówimy, bracia kochani i siostry, jaki cudowny jest nasz Bóg, jaki prawdziwy jest nasz Bóg. Ale jak widzimy, jak patrzymy się na to, co czytamy codziennie, jak patrzymy się na to? Wiecie, ilu ludzi, idąc za pragnieniami swojego serca, znaleźli się w beznadziejności, żałowali i Bóg nie tylko ich przyjął, ale i pobłogosławił ich, i powrócił ich, i dał im owoc. Ale cała tajemnica jest jedna. I wiadomość od Boga jest jedno. Chrześcijanin jest zginający. Umie żałować. Wie i poznaje swoje błędy. Wie i świadczy, że ma błędy. Wie, zna, jak ma powrócić i wie, że Bóg, ile trudności by było, jak podejmie decyzję powrotu z łaski Chrystusowej. Wie, że Bóg ma przygotowane błogosławieństwo większe od marnotrawnego syna, od starszego syna. Większe. Dlaczego? Bo jest zapisane, gdzie było wiele grzechu, tam jest wiele łaski Boga. Jest zapisane, że dobry pastor zostawia na pustyni 99 owiec, aby poszedł, aby znalazł jedną owcę, zagubioną owcę. I te 99, które są pozostawione, zagubioną bierze w swoje ramiona. Aleluja! Bierze w swoje ramiona pełny radości i powraca, wychwalając Boga, mówiąc: chodźcie, radujcie się ze mną, znalazłem moją zagubioną owcę. Ale nie może Chrystus znaleźć owcę zagubioną, jak owca zagubiona nie beczy, jak nie zawoła do Niego. Nie może Go znaleźć. I to jest wielka pustynia. Mówimy to w przypowieściach. Wielkie miejsce jest, gdzie jest zagubiona. Jak nie zawoła owieczka B, aby usłyszał, i aby go znalazł, i aby ją złapał. Teraz biblijnie mówię. Jak nie wezwie imię Jezusa Chrystusa z decyzją, że powróci, nie pójdzie i nie znajdzie zagubioną owcę Chrystus, aby jego powrócić. Ale jak zawoła, zaczyna go szukać. Czyli oczekuje na niego. Mówi gdzieś w Słowie Bożym i podoba mi się bardzo. Oczekiwałem, aby was pobłogosławił. Czyli powiem bardziej prosto. Ma przygotowane błogosławieństwo tam na rogu Chrystus, abyś przyszedł, aby wziął cię w ramiona i aby cię błogosławił bardzo. Dlatego, kochani bracia i siostry, wszyscy, czy jesteśmy w środku,
czy troszeczkę na zewnątrz od Kościoła, czy troszeczkę daleko, czy jeszcze dalej od Chrystusa, jedną rzecz miejmy w naszych myślach. Chrześcijanin jest wyginający. Łatwo zmienia poglądy. Nie jest uparliwy, ani nie zapiera się. Nie mówi, że ja to zrobię, tam to zrobię. Nie jest, nie mówi ani dwa poglądy. Też nie ma dwóch poglądów. Uczynię tamto, zrobię tamto i nic nie robię. Podejmie decyzję, pojedę tu. Zrobię to. Zrobię tamto. Ale jak zobaczy, że ta droga ma szeroką drogę, jest szeroka i prowadzi go do końca złego, jest gotowy, aby powiedzieć: żałuję, Panie, powracam z pewnością i ze wiarą, że oczekuje na Niego Chrystus, aby Go pobłogosławić. Amen.